specjalne pismo do złożenia na ręce pana wójta i pana przewodniczącego rady od uczniów gimnazjum w Woli Książęcej, aby pan wójt, Wysoka Rada przychyliła się do ich prośby. Jest to 17 uczniów, którzy zadeklarowali się, że chcą kontynuować naukę właśnie w tarcach. I no niestety na dzień dzisiejszy, jak wiadomo, nie mają tej możliwości. A jak wiemy, ten autobus, nie będzie to żadną stratą dla budżetu gminy, ponieważ jest to przesunięcie kilometrów, to jest prawie ta sama, a twierdzę, że byłoby to dla nas wszystkich bardzo dobre rozwiązanie i dla naszych dzieci. Zapewne każdy z Państwa, kto miał dzieci, chce, aby jego dziecko kontynuowało szkołę w swoim wybranym kierunku, w tym, w czym dobrze się czuje. A niestety no, dzieci są naszą przyszłością, no i twierdzę, że taka mała inwestycja przyniesie nam tylko korzyść. Jestem po rozmowie z panem dyrektorem, również z prezesem Jarosińskiej Linii Autobusowych. Czekam w chwili obecnej do tego, aż spłynie w tej chwili sprawozdanie finansowe i zakres rzeczowy obłożenia autobusów. Analizuję ten temat. Czy będą takie podstawy, żeby któreś linie przesunąć ze względu na zbyt małe obłożenie osób, które tymi autobusami jeżdżą, jako zlikwidowanie ich, ewentualnie przesunięcie bądź zmiana trasy. Również brany jest argument powiększenia ilości kilometrów o obsługę w kierunku Wola Książęca Wysokotówek jako tarca. Pamiętacie Państwo, że kiedyś taka linia też funkcjonowała, no ale w tymże czasie, kiedy to było realizowane, nie miało to takiego obstawienia, żeby tą linię utrzymywać. Przedstawiałem Państwu, zresztą Państwo jesteście zapoznani z zapisami budżetu, że zwiększaliśmy środki z 70 o 40 do kwoty 110 tysięcy na obsługę gminy, tak zwanego porozumienia gminnego pomiędzy gminą Jarocin a gminą Kotlin w kwestii zabezpieczenia transportu dla naszych mieszkańców. I mimo, że w wielu przypadkach wiele osób może mówić, że ta kwota jest bardzo duża, to tak jak powiedziałem ostatnio, są tutaj strony plusowe i minusowe. Plusowe zabezpieczamy dla naszych mieszkańców, nie tylko dzieci, ale również starszych. Występują z tego tytułu upusty, te, które są wpisane w zakres realizacji, jak i inne upusty, które firmuje firma, ale z drugiej strony jest odbiór taki, że bilety są mniejsze, możliwość przejazdu jest, chociaż z drugiej strony musimy powiedzieć, ta strona minusowa, nie możemy zapewnić tych przebiegów autobusowych tak, jak one były kiedyś, czy tak, jak sobie żądali, no bo jesteśmy też związani pewnym wynikiem finansowym, którego musimy pilnować. Nie po to samorząd zbiera ciężko zapracowane pieniążki od naszych podatników, po to, żeby one lekko wychodziły. Jest ten temat bardzo mocno, pani Beato, pilnowany i za chwileczkę ujrzy, myślę, pozytywne światło.